Chodźcie, krzesomatko, chodźcie pomalutku, bo gada się zda. Dość raźno jestem. No i my mamy taki problem z krzesomatką, że zawsze czekam na to pole, co mi obiecała tu na scenie. Przez 40 lat chodzi na Limanowską Sławę i zawsze obiecuje. I ciekawym jest, ile tych zagonów w końcu dostaną, czy nie dostaną. No słońcu powiedziałam swoim zabecie kochany krzesniku spłatania. A skład? No dobra, ja co prawda mi się nie żyję z roboty i nie z pieniędzy. Ale dodajmy, bo minutę lat. Ale nie wiecie, że bez matka nie dopuścimy do głosu. Tak, bo zawsze miał ulubki mikrofonu od zero. Ale ja nie chcę powiedzieć jeszcze, co powiecie. Moi piękni, witam was serdecznie, wszystkich, co się tu są. Ładna i mniejsza goda, no i starszego. Dużo o mnie opowiem, bo co za 7 minut można nagadać. Ale opowiem wam o tym, co w chałupie, gdzie rosłam, jak byłam małą dziobką, a teraz mam 85 rok już. Co zawsze dodali przed wszystkimi świętymi i po wszystkich świętych, tak jak teraz mamy tą czas, to zawsze tatuś siadał przy piecu, przychodzili do niego kumotrowie i opowiadali rozmaite gotki, rozmaite baśnie, baby przodły, a my dzieci słuchali. I opowiadali zawsze przed wszystkimi świętymi taką opowieść, taką gotką, że to się działo naprawdę. No ale ja byłam mała, a oni gadali, że już dość dawno się to wydarzyło. No to kto wie, ile to jest lat temu. To się miało wydarzyć na Przylasku, między Struzą a Wilkowiską, jest Przylasek. Był tam gazda honorowy, Błazej mu była na imię. I on, jak właśnie tak się mu w życiu poukładało dobrze, baba była strasznie robotna, wydarzona, umiała wszystko zrobić, nie wadziła się z nim. Mieli czworo dzieci, trzy córki i jednego chłodoka. Dziobby on małego uczyli robić. Umiał chleb upiec, umiał krowy podoić, a jak przyszło to i do pola sływe zbiórki i sierpom zony. Dwa tyzy jak przyszły do lot, przyszli pani kawalerzy tacy z gospodarek, od kmieci. No i wzięli ich chałupy, błaskowie dali spłot, wiano i posły chałupy, a Cymek dostał. Cymek jeszcze się na razie nie zwolił, ale jak mu minęły lata Chrystusowe, no to jakoś i posłali swaty, jakoś i babu posłali, i znalazła mu, Tekla i była na imię. I ta Tekla przyszła do chałupy. Ale ona już nie była taka, jak ta była skłowo. I no taka inna, no od każdego człowiek jest inny. Nie ma jednakich. Już tak nie szanowała ani młonych, ani tego swojego chłopa. No taka była inna. I jak już tak była u nich na dobre, tak w tym czas oni mieli taki zwyczaj, tak ładowna, czy to Błazej taki zwyczaj miał, czy jeszcze po ojcach to, za zawsze jak przychodziła wszystkich świątek, to składali syr, cały tydzień przed wszystkimi świętymi i masło, i jajka, i mełli pszenicą na zarnach, żeby moka była i piekli kołace. Przychodziły są siatki i piekły kołace.
a we wszystkich świątych rychtowali wóz i te włosy krajali na ćwiartki i tak poukładane były na łoktusie, była z takiego lnianego, bieluczkiego płótna i zawijali te włosy. A baby od rana rychtowali kawę, kawa była z błazową, mleko prosto łoktru ważone i to kawę naważyły i było ta kawa tak smaczna, tak smakowała to do picia i te kłoce i oni wjeżdżali do nas cmentarz, a pod cmentarzem we wszystkich świątych siedziało tam kupa takich biednych ludzi, co chodzili po wsi. Takich biedne kumożnice, tacy różni, co nie mieli dachu nad głową, no na kumorach siedzieli u ludzi. Modlili się za te dusze zmarłe. To jak uwidzieli, za tą błazę jedzie i bierze tą powoc i tą kawę, to tyle uciechy było. Siedzieli na tym słomie, pootulani w takie rozmaite łachmany i strasznie się cieszyli, co stawali się tym pałacom i tam kawę pili. To było raz do roku se mogli pojeść. Modlili się za tymi dusami, co leżały tam. Ale tak jak na każdego przychodzi starość, to i przyszła starość i błazej. Najpierw ona umarła, a później błazej tak się strasznie zatropił za tą babą. Ze wnet tak skiepsął i najpierw posłał furtko po księdza, a później po jakiegoś człowieka, co umiał pisać i napisał testament. A w tym testamencie było napisane: synuś, pamiętaj, w każdy rok na wszystkich świątek zabierz płacą stołu tych biednych ludzi na cmentarzu. I niedługo potem umarł. I ten synek z tą teklą, ile się ta tych roków, nikt nie wie ile, błazili tak jak kosą ten ojciec. Ale później przyszedł rok strasznie mokry. Tak było mokro bez biurki, zmioku nie mogli wykopać. I tak lagodo tak synkowi: nie, nie pojedziemy, nie będziemy wierzyć dziadom, niech idą po wsi i niech zabrają. A my nie będziemy wierzyć, bo do nowego naszym dzieciom braknie, bo już tych dzieci było sporo. No i Cymek spuścił głową, bo tak się nie lubił smażyć i nic z niego był, no bardzo smutny chodził. We wszystkich świątych wziął starca dzieci, poszedł na cmentarz. Jak go uziemieli ci biedni ludzie, zejdzie na nogach, a za nie jedzie furą, strasznie się stropili, bo na polu był ziół. A tu jeszcze nie było ani ta kawy, a przywykli do tego pocostunku. No i zaczęli bardzo, niektórzy nawet popłakali się i brali te loski, te kule i zabierali się na te kumory do tych swoich chałup. Nie pocostowali, a stoł nad błazajowym grobem synek i nad tą matką, i nad tym ojcą. I tak się mu wydawało. Chwilami, jakby słyszał, że ojciec dodał do niego: synuś, czemuś po pocostunku mnie przywiózł tym biednym ludziom. I później wziął te dzieci, przysadł do chałupy, zabrał się, posadł do stajnie, porządzać krowy, a Tekla gotowała. Wieczerzą ugotowała kasę, zaważyła mleka, wycyniła na misku glinianą,
i położyła na stole. Jak położyła na tym stole, dzieci się szleciały. Nie trzeba było nikogo do jedzenia wołać. No i synek przyszedł za soli jeść. I jadł to kasu. A Franuś taki, co miał 8 roków, goro, mamo, tato, przypatrzcie się. Na piecu taki biały kłoczek. Skąd się tą kłoczek wziął? Oni patrzą i gadają słusznie. Przecież u nas taki, bo nie ma ani u sąsiadów. A w tom, co z kłoczek stanął na nogi i zaczął ruszyć. I tak bałkownie go zaczął przybywać. Za coraz wiokcy, coraz wiokcy. Pociskali łyski i nie wiedzieli, gdzie mają skłacać dzieci. Po poduszka się zaczęły kryć, a oni oboje stanęli i patrzą. A kłoczek, jak prasnął w to misko, skłacał, kasa się rozwaliła w płacaj kuchni, miska się rozleciała w kawałki, bo była jak liniano. A potem tą kłoczek, jak buchnął w okno, tak za sobie wyleciały z tymi, co tam były te takie łokucia przy tym i ramy. I w to, co straszny strach wszystkich zabrał, jak się to stało. I synek poszedł do stajnie i przyniósł darko tak łokuni i młotek i gwoździe. I zabił okno, no bo straszny ziób taki sadł z pola i śnieg już zaczął lecieć. A w tom, co Tekla stanęła, spokorniała i go do synu, to przez mnie, za mnie nie wykonali tego, co tatuś napisali w testamencie. Moi kochani, i to daje do myślenia, że młodzi ludzie czasem starych nie słuchają, bo się im widzi, że nie rozumieją teraźniejszego świata. A trzeba ojców słuchać. Bądźcie zdrowi, tak strasznie jakoś przyjemnie, że jeszcze takie stare prawa chcieliście słuchać.